Fakty ze świata. Od 30 do 40 strzałów oddał z broni długolufowej 27-latek, który w nocy zabił 2 osoby, a ranił 11 podczas koncertu w Nenzing w Austrii. Po kłótni z dziewczyną wyjął broń z samochodu i zaczął strzelać na oślep, a później popełnił samobójstwo. Krokodyle nilowe w nadmorskich lasach Florydy. Naukowcy z Uniwersytetu Florydy podają, że w parku narodowym Everglades natknęli się na 3 młode okazy krokodyli z nad Nilu. Nie wiadomo, skąd się tam wzięły. Wszystkie ogrody zoologiczne w Stanach mają swoje okazy pod kontrolą. Prawdopodobnie pochodzą zatem z prywatnych hodowli. Krokodyle nilowe miewają ponad 5 metrów długości i słyną z ataków na ludzi. W ostatnich 4 latach w Afryce zanotowano 123 przypadki pożarcia ludzi. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest grupa Polskie Składy Budowlane, oferująca płytki gresowe i klinkierowe firmy Cerrand. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Polferis. 40 lat w rejsach do Szwecji. Polferis.pl. Gdańsk, Olsztyn, Kraków, Zakopane, Białystok, Suwałki. Tutaj cieszymy się pełnym słońcem. Nad resztą kraju trochę niegroźnych chmur, ale pokropić może tylko w okolicach Przemyśla. Od 20 stopni w Suwałkach do 27 we Wrocławiu. Jutro nad Polską błękitne niebo i jeszcze cieplej. Do 29 stopni w Szczecinie. Krzysztof Urbaniak, do usłyszenia, a już za chwilę Polisz Temat. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest grupa Polskie Składy Budowlane, oferująca płytki gresowe i klinkierowe firmy Cerrad. Na prognozę pogody zapraszał sponsor Polferis. 40 lat w rejsach do Szwecji. Polferis.pl. Kałamaga, jaki jest dzień tygodnia? Niedziela. Która godzina? Po 15. Co się zaczyna? Polisz Temat. Dokładnie. Piątka, siadaj. Przygotowałem się, dziękuję pani. Chyba pierwsza piątka w systemie edukacyjnym twoja, co nie? Ja już teraz procentowo bardziej, wiesz, przytulam oceny. Czyli ciągle gimnazjum? Ale trzymamy kciuki, może się uda. Mam nadzieję. Tylko worka z butami nie zgub. Kochani, to my, Polisz Temat, Ewa Błachnio. Robert Korulczyk, Mariusz Kałamaga, witajcie. Jak niedziela, miło, mam nadzieję, płynie. Bo my... Na pewno wszystkim miło płynie, sobie, bo ten weekend tak się naprawdę niby w niedzielę kończy, ale już w środę znowu się zaczyna, więc to będzie bardzo taki krótki przeskok do następnego weekendu. Środa to taki mały piątek. Będzie wyjątkowo, tak jak dziś w naszym programie. Za nami przeciekawy tydzień. Będzie o pizzowej diecie, która no prawie wykończyła chłopa. Ja bym chciał poruszyć temat Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, bo tam siedziałem, znaczy siedziało, a ja bym chciał tam siedzieć. No i rozstrzygniemy w końcu, jakie oznakowanie powinny mieć karetki. No a ja patrzę na zegar i widzę Edytę Bartosiewicz, ale se usiadła. Punktualna. Edyta Bartosiewicz, zegar, zaczynam. Że wcale nie jest taki straszny, tylko żeby, jeśli ktoś będzie chciał oceniać muzułmanów, niech ocenia na bardzo takiej twardej podstawie. Niedziela jest ostatnim dniem warszawskich targów książki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami na południowym wschodzie wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu przelot napady deszczu. Temperatura osiągnęła już maksymalne prognozowane na dziś wartości. To 21-22 stopnie na północnym wschodzie, 26-27 na zachodzie. Na wschodzie kraju wiatr słaby, zmienny, na zachodzie słaby lub umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1004 hektopaskale. Reklama. Czy wzrost wagi i spadek energii to też objawy menopauzy? Tak, a jeśli chcesz złagodzić te i inne objawy menopauzy, sięgnij po suplement diety Clima Forte z maksymalną dawką izoflawonów sojowych. Clima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert. Ania Szarmach i jej goście. Shades of Love. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, 1 czerwca o 19. Goście specjalni Frank McComb, Marcin Wasilewski i Adam Bałdych. Bądź częścią Shades of Love. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawątrowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści.
16. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa Teatry. Sopot 2016. Prezentacje spektakli Teatru Telewizji oraz słuchowisk dla dorosłych i dla dzieci. Szekspir na radiowej i telewizyjnej scenie. Dwa teatry czytają Sienkiewicz. Różewicz w radiu i telewizji. Spektakle laureatów Wielkiej Nagrody Festiwalu. Spotkania z gwiazdami. Zapraszamy do Sopotu. 23-25 maja 2016. Organizatorami festiwalu Dwa Teatry są Polskie Radio, Telewizja Polska oraz miasta Sopot, Gdańsk, Gdynia i Samorząd Województwa Pomorskiego. Reklama. Już prawie 8 minut po godzinie 15. Eureka. Pasmo popularno-naukowe. Jak zawsze w niedzielnym wydaniu Eureki mamy dla Państwa dwie propozycje. Za chwilę w cyklu Polscy Władcy i Królowie cofniemy się do przełomu wieku XII i XIII i poznamy postać Konrada Mazowieckiego. A po godzinie 15.30 zaproszę do wysłuchania magazynu Europejskiego Plus, a jest to magazyn aktualności europejskich. Zaznaczył skorzystać z usług komornika. Czyli gdyby, mówiąc krótko, taka osoba dostała postanowienie, wymienia zamki, albo, nie wiem, mówi wyrzuca kolega, chodź, własny rachunek. Chodź tutaj, tak. Pomożesz mi, usuniemy, to się może źle skończyć. To się może źle skończyć, ponieważ przeciwko takiej osobie może być wszczęte postępowanie w sądzie i czego efektem może być to, że sąd nakaże przywrócić, prawda, przywrócić zamieszkanie takiej osoby, która jest sprawcą przemocy. Czyli postępując legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. I będąc chronionym później. Tak, jakby zabezpieczywszy się właśnie przed jakimś potem, żeby nie było tak, że ten sprawca będzie triumfował, będzie wygrywał jakieś inne sprawy. Idziemy do komornika. Musimy mieć, aby pójść do komornika, musimy mieć to postanowienie sądu. Jeszcze jedna rzecz. Dobrze. Czy to jest jakiś konkretny komornik przypisany do miejsca zamieszkania? Czy ja mogę sobie wybrać komornika? Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie całej Polski. Natomiast przy sprawach eksmisyjnych najlepiej jest skorzystać z komornika, który ma siedzibę tam, gdzie jest mieszkanie. Gdzie mieszkają strony. A skąd to mam wiedzieć, gdzie taka jest siedziba? Przy sądzie rejonowym. Jest w każdym sądzie rejonowym. Jest wykaz komorników działających w danym sądzie. Ponieważ tak co do zasady komornik działa przy sądzie rejonowym. On może prowadzić czynności poza sądem. Czyli tam, gdzie mi to postanowienie wydali. Tam, gdzie to postanowienie, mówiąc krótko, wydali. Tam jest najlepiej pod względem też finansowym. To zaraz pewnie powiemy o kosztach. Natomiast tutaj tylko zaznaczam, że wtedy osoba taka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. No bo to jest istotne. Czasem na przykład ktoś nie ma dostępu do internetu albo niekoniecznie w tym się porusza. Ale w sądach jest taki wykaz spis. Na tablicy ogłoszeń, jest spis komorników. No dobrze, czyli może się dowiedzieć w tym sądzie, idzie do komornika, tam czy musi się, no właśnie, czyli zaczęliśmy mówić, że musi mieć dokumenty. Czyli co musi mieć? Podstawowym dokumentem to jest właśnie to orzeczenie sądu, w którym sąd nakazuje, aby sprawca przemocy puścił, opróżnił i wydał pomieszczenie. Jeżeli chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to tutaj jest sytuacja jasna, że ta eksmisja, czy to postępowanie jest orzeczone, to usunięcie jest orzeczone z tego powodu. Na przykład w każdym innym przypadku, aby była to eksmisja z powodu przestępstwa przeciwko rodzinie, musi być to zaznaczone wyraźnie w wyroku sądowym, bo też mogą być inne przypadki wydania wyroków, których na podstawie przestępstw przeciwko rodzinie, czego efektem będzie eksmisja. Ale aby to był taki specjalny właśnie rodzaj eksmisji z powodu przestępstwa przeciwko rodzinie, czy tutaj z powodu przemocy, musi być to wymienione w orzeczeniu sądowym. Z jakiego powodu jest ta eksmisja orzeczona? Czyli mówiąc już tak straszliwie prosto, zaznaczone, ale musi być, tak, z jakiego powodu usuwamy. Czyli nie w uzasadnieniu, nie tam w jakimś protokole, w sentencji, w tej głównej części. Ma być napisane, sąd, że postanawia, tak, czy sąd orzeka, że usuwa, i co ma napisać, w związku z przemocą w rodzinie?
Tutaj, jeżeli chodzi o tę przemoc w rodzinie, to sąd powołuje się na przepisy. Natomiast mogą być różne inne sytuacje, jak zakłócenie porządku publicznego w innych, odrębnych sytuacjach. Nie, jasne, ale tu w tym postępowaniu 11a pisze, z tak? powodu, tak. Stosowania przemocy w rodzinie. Stosowania przemocy w rodzinie. A jak nie napisał? Uzupełnienie wyroku, nie? Pewnie. Znaczy postanowienie. Może być tryb uzupełnienia wyroku. To nie ma coś jako dopuszczalny. Nie. Mhm. To może być tryb uzupełnienia wyroku i w takim trybie. Czyli tu pierwsza, uwaga, pierwszy wykrzyk. Jeżeli sąd z jakichś przyczyn, bo to czasem mogą być przyczyny, tak jakbym powiedział, z tempa pracy wynikające. Dokładnie, ponieważ komornik nie zna akt sądowych. Nie wie, z jakiego powodu sąd wydał postanowienie. Tak, i mówiąc krótko, nie jest to wymienione, to mamy chyba 7 dni, o ile się dobrze pamiętam, żeby poprosić sąd o uzupełnienie. 14 dni. Uznał uzupełnienie 14 dni, tak. Przy czym no taka tu jest trudność, że niekoniecznie to jest gdzieś napisane, prawda? No trzeba o tym wiedzieć, sąd nie poucza w tym zakresie stron. A to jest bardzo ważne, ponieważ konsekwencją tego jest to na przykład, że dla takich osób są rygorystyczne procedury. O czym pewnie zaraz powiemy. Tak. Dobrze, czyli mam to. Czy to jakoś musi być prawomocne? Coś, jakąś pieczątkę muszę mieć? Tak, to musi być prawomocne i to musi być zaopatrzone w tak zwaną klauzulę wykonalności. To brzmi strasznie trudno prawniczo, natomiast klauzula wykonalności to jest najogólniej rzecz mówiąc taka pieczątka przybijana na każdym orzeczeniu przez sąd i to upoważnia osobę do skierowania sprawy do komornika. Sąd tylko raz wydaje na orzeczeniu taką pieczątkę. Jeżeli zgubi się taki wyrok, takie postanowienie w tym przypadku, takie orzeczenie, no to cała procedura uzyskiwania tego dokumentu jest skomplikowana i musi być wszczęta od nowa. Nie cała procedura pozywania, tylko uzyskiwania takiego dokumentu. Sąd odpisów może wydać na żądanie ile się chce, natomiast jeden jedyny jest tylko egzemplarz specjalny dla komornika, do komornika, potrzebny do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zaopatrzony w taką pieczątkę, w której sąd nakazuje wszystkim osobom, wszystkim urzędom, aby to orzeczenie wykonało. Jest specjalna formułka. A jak się odwoła taki sprawca? No, zapadło postanowienie, on się odwołał. Można już egzekwować? Wtedy jeszcze egzekwować nie można. A jest napisane, że jest natychmiast wykonalne w tym przepisie. Jeżeli jest natychmiast wykonalne, to na klauzuli wykonalności sąd zaznacza, że jest to orzeczenie natychmiast wykonalne i nadaje się do wykonania od razu. I można. Tak, wtedy, i można. Tak, jeżeli jest to zaznaczone, że została klauzula wydana jako natychmiast wykonalne, to można. Bo taki hipotetyczny sprawca, to on pewnie będzie się chciał odwoływać, nie? A tutaj jakby czas jest decydujący. To z tym różnie bywa. To zależy, jak ludzie podchodzą do takiej kwestii. Czasami ludzie... I niestety to jest błąd, uważam. No w tym przypadku to na pewno bardziej chroni tą osobę, która chce wyrzucić z mieszkania sprawcę przemocy. Ale czasami ludzie podchodzą do tych kwestii sądowych, sądowo-komorniczych tak, że nie pójdę do sądu, to znaczy, że mnie to nie dotyczy, nie odbiorę korespondencji, to będzie lepiej. Tak naprawdę to jest najgorsze, co może zrobić taka osoba, bo już wtedy nie ma możliwości się w ogóle odwołania od jakichkolwiek czynności. Tak, bo jak nie odebrała, to my przyjmujemy, że... Że jest pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. To znaczy taki sam jest skutek, jakby odebrała, a nie ma możliwości odwołania się. No dobrze, czyli mamy to postanowienie, mamy tą pieczątkę, nie wiem, jakiś akt własności tego mieszkania? Nie, już nic nie jest potrzebne. Potrzebne jest postanowienie, potrzebna jest ta pieczątka, ta klauzula wykonalności. Warto też pamiętać o tym, żeby zadbać rzeczywiście o to, znaczy to jest obowiązek sądu, ale może tutaj też trzeba by było baczyć na to uwagę, żeby w tej klauzuli wykonalności koniecznie był PESEL dłużnika. Od 2013 roku sądy mają obowiązek nie tylko wymieniania imienia i nazwiska dłużnika, ale również wskazywania numeru PESEL. Czyli to sąd musi niekoniecznie, że tam... To jest obowiązek, tak, no to ja jest obowiązek nie znać, sądu. Na przykład, nie? Tak, jeżeli nie ma tego w pozwie, to sąd to ustala. Sąd ma takie możliwości ustalania PESEL. No to bardzo cenna informacja, prawda? Bo to faktycznie może być tak, że potem mogłoby to wstrzymać... Dokładnie, to jest przepis, który został stworzony na kanwie tego, że czasami dochodziło do pomyłek, wierzyciel wskazywał zły PESEL, no imię, nazwisko Jan Kowalski na przykład. No tak, trudno sobie wyobrazić eksmisję w stosunku, czy w ogóle postępowanie w stosunku do Jana Kowalskiego, oznaczonego tylko z miejsca zamieszkania. Tak, to miejsce zamieszkania, prawda, wielokrotnie tak, zmienia. Już nie mówiąc, właśnie, może być też tak, że podał, nie wiem, zameldowanie albo jakieś inne i to wtedy jest problem. Proszę Państwa, musimy zrobić krótką przerwę na informacje i po informacjach wrócimy do rozmowy.
Weekend Radia TOK FM. Popełniamy błędy, ale wyciągamy z nich wnioski. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby projekt ustawy o hipermarketach zmienić i w tej chwili trwają prace w uzgodnieniu, w konsultacjach ze środowiskami przedsiębiorców. Ten projekt będzie przeformatowany i skierowany do prac sejmowych. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12:00. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. Mamo, chociaż jestem daleko, kocham, pamiętam, dziękuję. Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. 20 hektarów efektownie zagospodarowanego terenu. Park linowy, ściana wspinaczkowa, boisko sportowe i tor kładowy. 170 komfortowych miejsc noclegowych. Hotel Rancho pod Bocianem. U nas Twoje szkolenia i konferencje będą idealne. Hotel Rancho pod Bocianem. Tylko 30 minut od Warszawy. www.ranchopodbocianem.pl. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. W nowym kwartalniku Dziecko Ekstra. Jak wykorzystać terapeutyczną moc bajki? Czy trzeba dziecku stawiać granice? A także co czuje maluch, gdy rodzice się kłócą? W tym wydaniu doradzamy, dokąd jechać na wakacje, gdy dziecko często choruje. A także jak malucha zainteresować sportem. Ponadto przegląd zabawek przydatnych w ogrodzie, w parku i na plaży. W Dziecku Ekstra. Ekstra prezent. Kupony rabatowe na zakupy dla całej rodziny. Nie przegap. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. W 15.20 Sergiusz Piotrkowski, 27-letni mężczyzna w Austrii, zastrzelił w nocy dwie osoby i ranił 11. Następnie popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło podczas koncertu zorganizowanego przez klub motocyklowy. Policja podała, że sprawca pokłócił się wcześniej ze swoją dziewczyną. Turcja potrzebuje nowej konstytucji i najważniejszym zadaniem nowego rządu jest zmiana ustawy zasadniczej i doprowadzenie do prezydenckiej władzy wykonawczej, powiedział turecki minister transportu Binali Yildirim na kongresie rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju AKP. Yildirim, bliski sojusznik prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana, ma zostać wybrany na obecnym kongresie na szefa partii AKP, co umożliwi powierzenie mu misji utworzenia nowego rządu. Rzeszowianin Krystian Herba pobił rekord Guinnessa najszybciej, wspinając się rowerem na schody Atomium, budynku w Brukseli, który stanowi powiększony 165 miliardy razy modelu atomu. Wyczyn Herby to jednocześnie akcja promująca w Belgii Polskę jako atrakcję turystyczną, a zwłaszcza biegnące przez tereny wschodniej Polski trasy szlaków rowerowych Green Villa. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Entra.
Radia TOK FM. Wracamy po informacjach. Audycja Dość Przemocy. Pani Monika Janus jest naszym gościem, komornik, ale również rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. Witam ponownie. Przed przerwą, tak żeby uporządkować, powiedzieliśmy o tym, co zrobić i jak to powinno wyglądać, żeby dostać postanowienie o nakazaniu opuszczenia miejsca zamieszkania sprawcy przemocy, a mówiąc potocznie, żeby, mówiąc krótko, móc tego sprawcę usunąć z miejsca zamieszkania. No i zatrzymaliśmy się w takim etapie, że przyszliśmy z tym postanowieniem, które ma klauzulę, które ma PESEL do komornika i co dalej? I co wtedy? I oprócz tego postanowienia z klauzulą, właśnie z tymi wszystkimi danymi, należy wypełnić wniosek egzekucyjny. Ten wniosek egzekucyjny jest dostępny na formularzach albo w kancelarii komorniczych, albo ze strony internetowej można pobrać. Nawet nie tego komornika, do którego chcemy skierować sprawę, ale na stronie internetowej każdego komornika. Wykaz komorników, adresy komorników, to może też powiem o tym, znajdują się na stronach internetowych Krajowej Rady Komorniczej, są dostępne przy sądach rejonowych, także takie wnioski są ogólnie dostępne. Wzory takich wniosków to naprawdę nic trudnego do zdobycia. W takim wniosku egzekucyjnym, który musimy wypełnić, muszą znaleźć się takie dane jak imię, nazwisko wierzyciela, czyli tej osoby, na rzecz której sąd... No, która prosi o usunięcie. Która prosi o usunięcie, tak. Najczęściej to będzie ta osoba właśnie dotknięta przemocą. Czyli musi być jej imię, nazwisko, też PESEL, adres zamieszkania. Musi być, znaleźć się imię, nazwisko dłużnika, czyli tej osoby, która ma być usunięta. Wskazany też PESEL. Ten PESEL jest wskazany, tak jak mówiłam, też w wyroku sądowym. Miejsce, z którego ma nastąpić usunięcie, czyli dokładny adres zamieszkania tej osoby. Dokładny też adres do korespondencji. Z reguły te adresy pokrywają się, natomiast jeżeli ta osoba raz przybywa, raz nie przybywa, ma inny adres do korespondencji, czasami różnie bywa, to należy też to zaznaczyć i należy też to wskazać. I w zasadzie to byłoby wszystko. Jeżeli sąd nie zasądził zwrotu kosztów procesu, znaczy zwrot kosztów to już jest jakby odrębne postępowanie, natomiast to można też żądać zwrotu kosztów. W tym samym wniosku. W tym samym wniosku, to wtedy komornik wszczyna, to się tak nazywa, egzekucja i świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, no to wtedy też trzeba zaznaczyć, jakich kosztów żądamy, z jakiego tytułu, gdzie i bardzo ważne, jaka jest podstawa tej egzekucji, czyli na podstawie jakiego postanowienia sądu, wydanego przez jaki sąd, w jakiej dacie, w jakiej sygnaturze żądamy tej eksmisji. No, no i oczywiście załącznikiem i podpis, jest oczywiście ten, podpis i załącznikiem jest ten oryginał. To jest zawsze w oryginale, należy zostawić u komornika. Płacimy coś? No, czy płacimy coś, czy nie płacimy? Myślę, że tutaj warto uzyskać jednak postanowienie o zwolnieniu z kosztów. Jeżeli mamy takie postanowienie o zwolnieniu z kosztów, wcześniej wydane przez sąd, no bo też opłata od pozwu w postępowaniu sądowym obowiązuje i takie postanowienie rozciąga się na postępowanie egzekucyjne. Niestety eksmisja kosztuje i eksmisja nie jest tania w Polsce. Uzależniona jest od tego, z jakiej ilości pomieszczeń usuwamy dłużnika. Za jedno pomieszczenie jest to opłata ponad 1000 zł, nawet około 1300 zł. Także warto... Za jedno pomieszczenie. Czyli mieszkam w trzypokojowym mieszkaniu, tak? Jeżeli dłużnik zajmuje trzy pokoje w tym mieszkaniu, to jest też trudne czasami do ustalenia. Czasami to komornik ustala, czy to? Nie, to ja muszę mieć do wniosek. To komornik musi mieć we wniosku wskazane. Z jakich pomieszczeń, z jakiego mieszkania, z ilu pomieszczeń mamy tego dłużnika usunąć. No jak z pokoju usuniemy, to żeby nie było takiej sytuacji, że przejdzie do innego pokoju. No właśnie. To różne są sytuacje, czy są te wydzielone pomieszczenia, czy wszyscy wspólnie zajmują. Dlatego też myślę, że bardzo ważne jest, a w 90% przypadków takie postanowienie rzeczywiście w takich tych sytuacjach przemocowych takie osoby uzyskują. To zwolnienie od kosztów. To zwolnienie od kosztów. To znaczy, ja powiem w ten sposób. Pewnym problemem w praktycznym przy uzyskaniu tego zwolnienia jest takie podejście,
że sąd bada na jakim etapie, jakie są koszty. I spotkałem się z takim podejściem, że jak wnosiło się wniosek o usunięcie sprawcy i zwolnienie z kosztów, to sąd mówił, na tym etapie koszty to jest 40 zł. A 40 zł to cię stać, żebyś zapłacił. Czyli może się tak stać, że pierwszymi kosztami w całym tym postępowaniu będą dopiero te koszty egzekucyjne. Czy które są olbrzymie. Czy ja wtedy mogę Na każdym etapie taka osoba może wystąpić, że będzie to wtedy wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego. Oczywiście. I gdzie to się składa? Teraz? To składa się do sądu. Analogicznie jak w każdej sprawie, w której jest zwolnienie od kosztów sądowych. Tutaj pan mecenas będzie lepiej wiedział, co należy złożyć. Wniosek wypełnić, tak? Oświadczenie. Ja powiem tak, bo przede wszystkim muszę wykazać, jakie są te koszty. Tak. Czyli najpierw musiałem dostać od komornika... Wezwanie do uiszczenia tych kosztów. Albo jakiś wykaz kosztów. Jakie to będą czyli koszty? Czyli komornik powie tak, co komornik... Bo ja tak przyszedłem z tym wnioskiem, złożyłem. Komornik się mnie pyta, ile tych... Aha, nie, napisałem. Napisał, z tego tak. Stąd i stąd proszę usunąć. I teraz co, komornik liczy te koszty? Liczy koszty. Są dwa pomieszczenia, liczy koszty, być może jeszcze jakieś dodatkowe, związane z przewożeniem tych ruchomości, z dozorowaniem ich, z magazynowaniem. Policja, tak, na przykład? Policja. Aha. A skąd to 1000 zł, że z izby 1000 zł, skąd to się wzięło? To jest taka opłata stała, która została określona tam w ustawie o komornikach sądowych. To jest przepis. I to jest 40% takiej stawki bazowej. Rozumiem. Czyli to jest jakby narzucone. To są zmienne, to jest narzucone i mało. Czyli nie ma co tam z komornikiem, mówiąc krótko, negocjować. Dlatego, że nie ma przepisu komornik może, a nie musi. Jest wyraźnie przepis, który stanowi, że ta opłata musi być wniesiona od wniosku. Rozumiem. No dobrze, czyli komornik prześle mi pewnie takie... Takie wezwanie, tak. Komornik prześle takie wezwanie do uiszczenia tej opłaty stałej, no i ja bez mówię, której eksmisja nie może się rozpocząć. Mówię 3000 na przykład. No i tu zaczynają się niestety schody. Ja mówię, nie mam. Te koszty finalnie obciążają dłużnika, no ale powiedzmy sobie szczerze, w 90% przypadków, jak taka osoba, która ma orzeczenie za przestępstwo przeciwko rodzinie, za przestępstwo znęcania się, to ona nie ma dochodów i trudno będzie później od niej ściągnąć, bo to jest, ta opłata stała podlega, tak jak mówię, zwrotowi finalnie przez dłużnika. I od tego dłużnika można dochodzić przez najbliższe 10 lat, później każde skierowanie sprawy do komornika przerywa bieg, czyli przez kolejne 10 lat. Natomiast w życiu no, ale się tego nie uzyska. Ale może to trwać te właśnie 10 tak. lat albo i nigdy. Innymi słowy... W takiej sytuacji ja się zwracam do sądu, piszę właśnie wniosek o zwolnienie od kosztów. Jest drugie postępowanie egzekucyjne. Tak, jest drugie oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym. Trzeba wykazać, jakie się ma ruchomości, nieruchomości, oszczędności i tak dalej. I też mogę tak praktycznie powiedzieć, że faktycznie uzyskanie takiego zwolnienia na etapie, kiedy te koszty są znaczne, jest łatwiejsze. Jest łatwiejsze, bo co innego jest wykazać, że mnie nie stać na te 3-4 tysiące albo i więcej, niż że mnie nie stać na 40 zł. Inaczej się na to też patrzy. No i też jakby jest już inny etap tego postępowania, bo sąd jakby już powiedział, co sądzi o tej sprawie, mówiąc krótko. Dokładnie tak wypowiedział się, a przepisy są po to, żeby służyły ludziom. Także tak. Myślę, że tutaj ja przynajmniej nie spotkałam się, żeby sąd odmówił zwolnienia. Tak, no ja się raczej spotykam z taką sytuacją, że ktoś dostaje właśnie takie wezwanie i się już nic nie robi dalej. Tak jakby ta wiedza o tym, że można wystąpić do sądu też no nie... Nigdzie nikt tego ludziom nie mówi i to jest, stąd też ta nasza audycja jest. To może dobra podpowiedź, żeby sobie taką informację, takie pouczenie we wnioskach egzekucyjnych każdy komornik jednak zawarł. Tak, tak. Ja też postulowałem, żeby na przykład w procedurze niebieskich kart, w tym druku, który otrzymuje osoba pokrzywdzona, właśnie takie informacje praktyczne się znajdowały, że jeżeli ci nie stać na tą egzekucję, no to możesz wystąpić do sądu o zwolnienie. Ale jak ja przejrzałam wczoraj strony internetowe takich organizacji i rzeczywiście nieraz są takie informacje zawarte, nawet z drukami. No więc... Ale to powinno być standardem. Powinno być standardem i też powinno być takim elementem, w którym proszę zobaczyć, że ta osoba doznająca przemocy już trochę przeszła tych procedur, zanim dotarła do tego elementu. Ludzie są często zmęczeni, tak. Mówiąc krótko. Długotrwałym postępowaniem sądowym, tak. I to nie są sprawy komfortowe. Oczywiście. Natomiast mam takie pytanie... Czy jeżeli mnie zwolnią z tych kosztów, sąd zwolnił z kosztów,
To komornik za darmo wykonuje? To komornik wtedy wzywa Skarb Państwa i wtedy prezes sądu płaci tymczasowo zaliczkę na pokrycie wydatków, na pokrycie opłaty też, bo jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego, że wtedy prezes sądu płaci. Mhm. Natomiast finalnie te koszty ściąga się od dłużnika. Mhm. To jest potrzebne, żeby te koszty ściągnąć od dłużnika, po to chociażby, żeby ci dłużnicy, jeżeli mają wiedzę, że dodatkowo zapłacą jeszcze za to, co mogli sami zrobić, sami mogą się wyprowadzić na podstawie przecież postanowienia. Egzekucja w Polsce nie jest koniecznością. To nie jest nieuchronność, tak jak nieuchronność kary w postępowaniu karnym. Do egzekucji doprowadza tylko dłużnik, czyli osoba, która ma opuścić mieszkanie wtedy, kiedy tego po prostu nie robi, dobrowolnie nie wykonuje. Także to jest potrzebne po to, aby właśnie zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. No i żeby nie było tak, że tylko bogatych, mówiąc krótko, stać na wyegzekwowanie, bo to też faktycznie... No dobrze, załóżmy, albo zapłaciłem, albo uzyskałem... Albo zwolnienie. Zwolnienie. Więc ta opłata, załóżmy, jest i wtedy komornik wszczyna już taką prawdziwą, właściwą procedurę, właściwe postępowanie egzekucyjne. Czyli już się zabiera za tego sprawcę. Już się zabiera za tego sprawcę. Po pierwsze musi mu wysłać i musi go poinformować, że w stosunku do niego jest takie postępowanie w toku. Musi wskazać na rzecz czyją, kto żąda takiego opuszczenia, na jakiej podstawie, na podstawie jakiego postanowienia sądu i komornik musi nakazać dobrowolne, znaczy trudno mówić o dobrowolności w postępowaniu, które jest przymusowe, ale musi wezwać. Może nazwijmy to szansą, daje mu szansę, żeby sam się wyniósł. 14 dni zakreślając termin, czy jakikolwiek inny, jeżeli nie wyprowadzi się, to będą wtedy i wtedy, w takiej dacie, którą już tam wskazuje, dokonane czynności mające na celu przymusowe. Nie odebrał tego pisma. Będę panią męczył w sposób straszliwy. Mówić, bo to jest bardzo częsty przypadek. Nie odebrał tego pisma, nie poszedł na pocztę, nie odebrał pisma. Wtedy jest ten termin troszeczkę wydłużony tej eksmisji, ponieważ jeżeli odebrał, no to szybko mamy taką wiedzę, w jakiej dacie odebrał. Jeżeli nie odebrał, poczta awizuje dwukrotnie po tygodniu, czyli 2 tygodnie, powiedzmy, takie pismo jest złożone w urzędzie pocztowym, po czym jeżeli nie odebrał, to urząd pocztowy zwraca do komornika i wtedy komornik wydaje takie zarządzenie, że pozostawia korespondencję w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, co oznacza taką sytuację, jakby odebrał. Mhm. Czyli mówiąc krótko, czy on odbierze, czy nie, to my się o to martwić nie musimy. Bardziej on się powinien martwić, tak, żeby wiedział, co się dzieje. Dla niego to jest fatalna sytuacja w efekcie, ponieważ nie może odwołać się, nie może złożyć skargi na czynność komornika. Na każdą czynność komornika przysługuje skarga do sądu. Natomiast jeżeli, nie wiem, dłużnik czy ta osoba, która ma zostać usunięta, uważa, że sąd nie wydał takiego postanowienia, czy wie, że sąd nie wydał, czy są jakieś błędy komornicze, proceduralne, służy mu skarga do sądu. A jeżeli nie odbierze, to nie wie, że mu służy tak skarga do sądu, a nawet nie wie, co było w tej korespondencji. Czy były jakieś błędy, czy nie było błędów. No, jeśli oczywiście w takiej sytuacji on sobie pójdzie, no to mamy, rozumiem, z głowy i wtedy... I kończymy postępowanie i tak. Natomiast i zdarzają się w ogóle takie przypadki, że dobrowolnie? Rzadko. W takich sytuacjach rzadko. Bo jeśli by miał sam się wynieść, sobie wcześniej by to zrobił. Dokładnie tak. No a czy my tam na przykład piszemy w tym wezwaniu, że jak nie opuści, to będzie koszty ponosił? Jakoś tak straszymy troszkę? To nawet nie ma co straszyć, bo to jest naturalną konsekwencją tego, że jak nie opuści, a będą przymusowe czynności, to on te koszty poniesie. Natomiast, co jest ważne, my też, no bo tu w ogóle, jeżeli chodzi o eksmisję w prawie polskim, to sąd w każdym przypadku bada, jeszcze wcześniej, przed tą egzekucją komorniczą, czy dłużnikowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Jeżeli nie, no to komornik ma obowiązek wyeksmitować do tak zwanego pomieszczenia tymczasowego, co jest procedurą skomplikowaną, ale co jest procedurą do przejścia. Natomiast w tych przypadkach, kiedy została eksmisja orzeczona z powodu tej przemocy, to sądy nie przyznają lokali socjalnych, takim osobom nie trzeba zapewniać pomieszczeń tymczasowych i nie trzeba czekać od 1 listopada do 31 marca, kiedy jest ten okres ochronny, w którym nie można eksmitować do pomieszczeń. Czy zatem, powtarzając takie przysłowiowe powiedzenie, jest to eksmisja na bruk?
Powiedzmy, że jest to eksmisja na bruk, ale faktycznie jest to eksmisja nie do lokalu, nie do pomieszczenia, ale do noclegowni, do placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Czyli no nie jest tak, że wystawiamy przed kamienicę czy przed blok tego Nie. My mu musimy zapewnić schronisko, noclegownię lub placówkę, która zapewnia miejsce noclegowe wskazane przez gminę. Także komornik jeszcze ma tutaj dodatkowe obowiązki związane z tym, że musi poinformować gminę o potrzebie zapewnienia takiej placówki. No a jak on się dowie, że do noclegowni powie nie, to ja już pójdę do mamy, albo to... Na każdym etapie może dobrowolnie się wyprowadzić, oczywiście. Teraz tak. Wtedy się to traktuje, że dobrowolnie. Mhm. No to jest ważne, bo czasem oczekiwanie właśnie na te pomieszczenia, czy jeżeli to byłoby pomieszczenie socjalne, czy lokal socjalny. Czy lokal socjalny to oczekiwanie w latach. Graniczy z cudem, tak. Otrzymanie takiego lokalu socjalnego. Wiadomo, jaka jest sytuacja mieszkaniowa. Te wszystkie lokale, pomieszczenia powinna zapewniać gmina, ponieważ to służy do ustawowych. To tak, gmina ustawowo zapewnia miejsce noclegowe. To jest ogromne. A tu nie musi. Dlatego też mówiłam, że w każdym przypadku, nawet w którym nie jest to orzeczona eksmisja z powodu tej ustawy, z podstaw ustawy, a z powodu jakichś przestępstw wcześniejszych, znęcania się nad rodziną. Sąd w innym postępowaniu, nawet rozwodowym przecież może orzec, która strona ma się wyprowadzić, ale wtedy musi znaleźć się to w tej głównej części, że jest to z takich powodów. Z takich powodów. Robimy przerwę na informacje i po informacjach wracamy do rozmowy. Weekend Radia Tok FM. Stanowisko Sądu Najwyższego odbieram jednoznacznie. Jest to dalsze szerzenie się anarchii w naszym kraju. Tak naprawdę zebrał się zespół kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy. Powinna być dymisja. Ktoś powinien jednak nas, wszystkich Polaków, za to przeprosić. Uważam, że są słowa skandaliczne. To nie jest zespół kolesi, tylko to jest konstytucyjna władza. To jest po prostu pogardliwe, obraźliwe określenie. To nie jest pogarda, to jest pewne stwierdzenie na rzeczywistości. Sędziowie są od tego, żeby pilnować prawa, a nie bronić kolegów. To jest pisowska Rzeczpospolita. Prokuratura została już upolityczniona, podporządkowana politykowi PiSu. I konia z rzędem temu, kto rzeczywiście by podjął się dzisiaj w prokuraturze postawienia w stan oskarżenia rzeczniczki za te haniebne słowa. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 20. Poniedziałek. Wiktor Osiatyński. Zapraszam Państwa na program Zrozumieć Świat w każdy poniedziałek o godzinie 20. W programie tym będę rozmawiał z różnymi ciekawymi ludźmi i czasami ciekawi ludzie będą rozmawiać ze mną. Salon Radia Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sergiusz Piotrkowski. Minister transportu Turcji Binali Yıldırım został wybrany na szefa rządzącej w tym kraju konserwatywno-islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju AKP. Wyboru dokonano na nadzwyczajnym kongresie partii w Ankarze. Toruje to drogę Yıldırımowi do objęcia stanowiska premiera. Afgański wywiad potwierdził, że przywódca afgańskich talibów Akhtar Mohamed Mansur został zabity w ataku amerykańskiego drona w Pakistanie. Według sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego, Mullah Mansur stanowił bezpośrednie zagrożenie dla sił Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. W zbliżających się wyborach parlamentarnych w Hiszpanii koalicja wyborcza sprzeciwiającej się oszczędnościom partii Podemos i skrajnie lewicowej Zjednoczonej Lewicy pokonałaby socjalistów i stałaby się drugą siłą polityczną w kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu opublikowanego przez dziennik El País. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Weekend Radia TOK FM. Audycja Dość Przemocy. Rozmawiamy o egzekucji komorniczej. Naszym gościem jest pani Monika Janus, komornik oraz rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. Witam państwa ponownie. Dzień dobry. Przechodzimy tak jakby w porządku czynności. Usunięcie sprawcy przemocy w rodzinie. Mówiliśmy w pierwszej części audycji, jak uzyskać takie postanowienie. Potem w drugiej części mówiliśmy o tym, co z kosztami na tym etapie wszczęcia egzekucji. No i doszliśmy do takiego momentu, że już żeśmy go wezwali, on już się nie usunął dobrowolnie. Co się dzieje dalej? No więc dalej. Wyznaczony jest termin eksmisji. Dłużnik, czyli osoba, która ma zostać usunięta, zawiadomiona jest o tym terminie eksmisji, bez względu na to, czy ona wiedziała, czy nie wiedziała, w sensie takim, czy odbierze korespondencję, czy nie, jest prawnie zawiadomiona, ponieważ nawet jak nie odebrała, a list, korespondencja wróciła do komornika, to pozostawia ją w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia i liczy się tak, jak gdyby odebrała i wiedziała o tej eksmisji. Więc komornik ma termin eksmisji już wyznaczony. Co dalej? Przy tego typu czynnościach komornik prawie zawsze korzysta z pomocy policji, dlatego że są to takie sytuacje, w których może być groźnie, może być różnie, należy zapewnić ochronę i komornikowi prowadzącemu, i też wszystkim osobom, które uczestniczą w czynnościach. No, z reguły, jeżeli jest eksmisja z powodu przemocy w rodzinie, to nie jest to taka sytuacja. To są to sytuacje, które eskalują jakieś tam konflikty. Różne się wydarzenia, tak? Tak, dlatego komornik, jak już uda się na miejsce w dacie eksmisji, to wtedy korzysta z reguły z pomocy policji. I co dalej? Komornik przychodzi do takiego domu. Myślę, że w takich sytuacjach, bo to nie ma co generalizować, te lokale są otwarte, bo to przecież cała rodzina tam mieszka i ta strona, której zależy na tym, żeby sprawca został usunięty, wpuści komornika. A ta osoba wie o tym terminie? Tak, ta osoba jako wierzyciel, komornik ma obowiązek jej też doręczyć odpis każdego pisma wysłanego. Czyli ja się dowiem, jeżeli ja wniosłem, poprosiłem komornika, żeby usunął, to komornik mówi: panie Grzegorzu, wtedy i wtedy przychodzę, tak? To nawet nie mówi, ale też wysyła pismo, równolegle pismo dłużnikowi i równolegle wysyła pismo wierzycielowi, tak. I ta osoba też wie, ale najczęściej takie osoby same interesują się, same przychodzą, pytają, czy tam... Nie wiem, jaką praktykę mają komornicy. Czasami komornicy też ustalają: ten termin eksmisji mi odpowiada, czy pani będzie odpowiadał, czy pani nie ma żadnych innych zajęć, prawda? Tak. Czy jest też dogodny. Potem ktoś wyjeżdża, różne są sytuacje, tak, lekarz i tak dalej. Czy to jest długi czas między tym pierwszą wizytą komornika, a tym terminem egzekucji? No to też zależy. To też zależy od tego, ile komornik bieżąco ma spraw, jak dużo prowadzi tych postępowań, ale też zależy od tego, jak aktywny jest sprawca. Czy sprawca skarży każdą czynność do sądu? Czy sąd w wyniku tej skargi na przykład nie zawiesi postępowania egzekucyjnego? Czy aktywny w sensie prawnym, czy te wszystkie czynności może przedłużać? Czy odbiera korespondencję, czy nie odbiera, bo też nieodebranie przedłuża, powiedzmy, o te 14 dni kolejne, kiedy to jest okres, w którym poczta awizuje, kiedy ta korespondencja nie trafia do komornika. Powiem tak, średnio od wezwania do faktycznej eksmisji upływa półtora do dwóch miesięcy, średnio, ale to tak przy zwykłym toku czynności, jak nie ma skarg, jak nie ma wstrzymania, jak nie ma żadnych przestojów, niezależnych od komornika. Już pani rzecznik powiedziała, ja tylko powtórzę, że tu w tym wypadku zupełnie wyjątkowo, czy zima, czy nie zima, my to możemy... Co do zasady, eksmisji nie wykonuje się od 1 listopada do 31 marca, chyba że komuś zostało zapewniony lokal socjalny. W takim wypadku sąd nie zapewnia lokali socjalnych, to znaczy sąd nie orzeka o prawie do lokali socjalnych, bo zapewnia to finalnie gmina, ale w takim przypadku też sprawca nie ma prawa do pomieszczenia tymczasowego. Czyli można to... Można go usunąć, tak jak mówiłam, do noclegowni, do placówki zapewniającej miejsca noclegowe lub do schroniska. No muszą to być placówki wskazane przez gminę, ale nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ to jest już na linii komornik-gmina, a nie rodzi to żadnych dodatkowych obowiązków.
Komornik przychodzi, przyjdzie w asyście policji. Dobrze, tak. W asyście policji. I... Osób przybranych do udziału w czynnościach komornik może przybrać. Każda ze stron może żądać, aby przy czynnościach byli świadkowie, do dwóch świadków. Wtedy ci świadkowie są wpisywani do protokołu z eksmisji. Z każdej czynności komornik sporządza protokół, w którym dokładnie określa, jakie czynności podjął, co tam się na miejscu działo, kto był obecny. Także każda ze stron ma i sprawca, i osoba, która żąda eksmisji, ma prawo do tego, aby komornik przywołał podróbów świadków. Sprawca mówi, ja nigdzie nie pójdę. W ogóle chyba się oszaleli, to jest mój dom, ja tu zawsze mieszkałem od dziecka. A co mi tam orzeczenia sądowe, a co mi tam sąd, komornik i policja? No to właśnie tutaj następuje to przymusowe wyrzucenie. Na siłę. Na siłę. Wtedy nie ma wyjścia. Policjanci pomagają. Nie spotkałam się z sytuacjami, żeby taki sprawca, który mówi, ja nigdzie nie pójdę, był spokojny i siedział. Ten sprawca prawie zawsze i krzyczy, i wyzywa, i nawet czasami tak jest tak pobudzony, że kiedyś użył noża, próbował użyć noża. No w takiej sytuacji to policjanci już swoimi takimi czynnościami potrafią zapanować nad sprawcą. Przy czym rozumie, że wszelkie takie zachowania, no o noża to już chyba jest oczywiste, ale też i inne, to są przestępstwa osobne. Przede wszystkim przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu. Komornik jest tak samo jak policjant funkcjonariuszem publicznym. I takie ubliżanie komornikowi, takie przestępstwa, właśnie jakieś użycie noża, siły czy opór nawet, to są przestępstwa. A dodatkowo przeciwko funkcjonariuszowi to są przestępstwa z zagrożoną większą karą. Niż gdyby naruszył nietykalność czy osoby innej, nie komornika wykonującego czynności. A co z rzeczami? No właśnie. To jest bardzo ważne. Mój telewizor mówi, ja bez telewizora nie pójdę nigdzie. Albo na przykład nic nie mówi. Co się dzieje z tymi rzeczami? Rzeczy tego sprawcy to mogą być rzeczy osobiste i to mogą być też takie rzeczy, które są rzeczami wartościowymi. Jeżeli są to jakiekolwiek rzeczy wartościowe, czasami też jest spór co do tego, czyje to jest. Czasami jest to majątek jakiś dorobkowy, na przykład małżonków. No to wówczas, jeżeli nie ma podziału majątku, no to trudno jest mówić, to jest moje. To jest wspólne. Jeżeli to jest twoje, no to żądaj tutaj podziału jakiegoś majątku dorobkowego. Ale często zdarzają się już takie sytuacje, że te osoby, które chcą usunięcia sprawcy, to mówią to, bierz sobie ten telewizor, ja zostawiam lodówkę, albo niech weźmie sobie. Też często są takie sytuacje, że te osoby, które mają być usunięte, już od jakiegoś czasu mieszkają w jakimś odrębnym, wydzielonym pomieszczeniu, pokoju, więc te panie wierzycielki czy wierzyciele mówią, dobrze, to już to jest jego, ja mu to dam, niech to zabiera, to jest jego pokój i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli on chce to odebrać, to nie ma żadnego problemu. On to odbiera albo wskazuje miejsce, w którym należy mu złożyć. Tylko że tak niestety często nie jest. I tu zaczynają się problemy. Ponieważ tak, komornik musi coś z tymi rzeczami zrobić. Nie może ich tak wyrzucić. Nawet one czasami są wartościowe. No tak, bo jego na przykład do tej noclegowni, tak? Odwiózł na tam. A tam mebli w noclegowni złożyć nie można. Więc jeżeli są to rzeczy wartościowe, to komornik po prostu te rzeczy może zająć na poczet długu. Bo jak mówiłam, finalnie koszty zawsze obciążają tą osobę, która jest usunięta. Więc komornik może zająć, może to sprzedać w trybie publicznej licytacji. Natomiast ma na pewno obowiązek spisać każdą z tych rzeczy i zostawić pod tak zwany dozór. Pod dozór może zostawić każdej osobie. Z reguły jest to ten domownik, który mieszka. I one mogą zostać, są spisane, ale zostają tam, gdzie były. Jeżeli osoba nie wskaże, gdzie mamy przewieźć, gdzie komornik ma przewieźć, powie, nie wiem, nie interesuje mnie to, idę sobie, róbcie sobie, co chcecie, a tak jest naprawdę w większości przypadków, to wtedy komornik spisuje te rzeczy, zabezpiecza je, oddaje pod dozór jakiejś przybranej osobie. Może to być nawet ten wierzyciel, czyli osoba, która jest domownikiem. I ta osoba musi wykonać pewne obowiązki. Czyli ta osoba, która zostaje dozorcą ruchomości, musi wezwać tego dłużnika. Wiadomo, gdzie on przebywa, bo znany jest adres noclegowni. Natomiast komornik jeszcze przy tej eksmisji, to jest ważne, informuje go, że on ma obowiązek poinformować komornika o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania,
i o każdej zmianie adresu, dlatego że jeżeli nie poinformuję, no to nawet chociażby te wtedy doręczenia, prawda, dokonuje się na wcześniejszy adres, a to jest dla niego... Znowu nie wie. Tak, znowu nie wie, ale to jest w jego interesie poinformować. On ma nawet taki obowiązek. Jeżeli nie poinformuje, to może zostać orzeczona kara grzywny. No, ale to jest odrębny temat. Więc komornik te rzeczy wszystkie musi spisać, zabezpieczyć w tym sensie, że oddać pod dozór komuś i osoba, która pełni obowiązki dozorcy, wysyła do tego dłużnika pismo, żeby on sobie w terminie do 30 dni odebrał te ruchomości. Jeżeli tego nie zrobi, to musi wystąpić do sądu, aby sąd orzekł, co z takimi rzeczami zrobić, nie wyłączając ich zniszczenia. Albo oddać jakiemuś towarzystwu, albo przekazać na jakieś cele, albo zniszczyć. A czy to musi być tą osobą musi być osoba doznająca przemocy? Bo ona może, mówiąc krótko, no nie chcieć się kontaktować z tym sprawcą. Nie, oczywiście, że nie musi być. Znaczy, to jest tylko kontakt taki listowny. Oczywiście, że nie musi być. Komornik może to złożyć do magazynu. To zależy wszystko od okoliczności konkretnej, sprawy konkretnej sytuacji. Jasne. Komornik musi po prostu takiego dozorcę znaleźć, krótko mówiąc. Usunęliśmy go do noclegowni. Jakiś protokół pewnie jest, prawda? No protokół z eksmisji jest, protokół z eksmisji, tam bardzo wyraźnie jest wskazane dokładnie, krok po kroku, co komornik robi, jakie strony składają oświadczenia, jak strony zachowują się, jakie są rzeczy, jaki jest majątek, czy został jakiś majątek wartościowy, czy on będzie licytowany, czy został majątek, który jest niewartościowy, czy zostały śmieci, które nadają się do wyrzucenia, to też trzeba opisać, sfotografować. Bardzo często komornicy przy takich eksmisjach też korzystają z kamer i rejestrują wszystkie czynności, bo to są jednak sytuacje, które no, wywołują bardzo dużo konfliktów, bo jest eskalacja konfliktów. No tak, powiem, miałem tu walizkę, że 100 tysięcy leżało pod łóżkiem, nie ma. Tak, żeby się maksymalnie zabezpieczyć, to rejestrujemy te czynności. A na drugi dzień wrócił. Usunęliście go? Już nie może wrócić, dlatego że usunęliśmy go. Z reguły też jest to związane z wymianą kluczy. To absolutnie, to już należy do wierzyciela, tak, też żeby zadbał o to, żeby te klucze wymienić. Wtedy można. Wtedy taki protokół z eksmisji też jest dowodem do tego, aby wymeldować takiego człowieka, bo on się sam dobrowolnie oczywiście nie wymelduje, bo jak już nie opuścił nam tego mieszkania, no, nie sądzę, ułatwiał, żeby poszedł, tak? I wymeldował się. Wtedy zaświadczenie czy protokół z eksmisji jest dokumentem wydanym przez komornika do urzędu meldunkowego po to, aby taką osobę wymeldować i należy to zrobić jak najszybciej. Czyli jak on wróci, to on popełnił przestępstwo naruszenia miru domowego. Oczywiście. Czyli też jakby oczywiście jest to chronione. Tak, niezależnie od tego jest to chronione kodeksem, prawem karnym. Muszę panią rzecznik jeszcze jedną rzecz zapytać, tak, bo tak się też czasem osoby doznające przemocy mówią, że jak jest ten dzień egzekucji, eksmisji, wykonania czynności, przychodzi komornik, a jego nie ma. Ukrywa się tak jakby. Co się wtedy dzieje? Ale jego nieobecność w żadnym wypadku nie wstrzymuje eksmisji. To jest tylko może być problem z jego osobistymi rzeczami, które jednak należy złożyć. No powinniśmy zapewnić temu człowiekowi dostępu do jego osobistych rzeczy, do jego ubrań, do jego odzieży, obuwia. Natomiast to jest jego uprawnienie. Jeżeli on chce opuścić miejsce, jeżeli chce nie przyjść, jeżeli ma mnóstwo takich sytuacji. Eksmisja jest wykonana wtedy, Eksmisja jest wykonana. Jest spokojniej wtedy. Znam takie sytuacje, w których też dłużnik wyszedł, niby wyjechał, czy nawet nie wyjechał, nie tłumaczył się, a obserwował gdzieś tą eksmisję za rogu. To jest ciekawe, tak, oczywiście. To jest cała mieszanka. Ale to nie wstrzymuje w żadnym wypadku. To jest tylko, mówię, problem, że no nie będzie miał swoich rzeczy dostępnych. Znaczy, te rzeczy się też oddaje dozorcy. Natomiast to no czasami myślą ci ludzie, że rzeczywiście wstrzymają w ten sposób, jakoś zablokują eksmisję. Natomiast nie ma takiej. Protokół z eksmisji jest podstawą do tego, żeby wymeldować. Wydanie tego lokalu osobie żądającej, wierzycielowi, jest podstawą do tego, żeby klucze wymienić. Jeżeli ja zapłaciłem te koszty, bo uznałem, że nie będę wnosił o zwolnienie, zapłaciłem. Albo na przykład bardzo mi się śpieszy, pożyczyłem, tak, bo tak też bywa. I potem się okazuje, że można odzyskać te pieniądze od tego. Nawet powinno się odzyskać, tylko że z pustego to i Salomon nie naleje. Oczywiście, oczywiście, ja rozumiem. Komornik wydaje postanowienie już przy zakończeniu takim formalnym sprawy, że ta sprawa została zakończona do archiwum. Komornik wydaje postanowienie, w którym wskazuje, jakie powstały koszty, z jakiego tytułu,
jaka to była opłata, jakie to były wydatki, koszty korespondencji, koszty przejazdu, różne inne koszty. I wszystkie te koszty finalnie obciążają tego dłużnika. I można, i komornik też, jeżeli ma taki wniosek, bo można żądać wyegzekwowania od razu we wniosku wszystkich kosztów, można za parę lat skierować sprawę do komornika. Takie postanowienie komornika jest już tytułem do wszczęcia egzekucji. Nie musi być zaopatrywane w żadne dodatkowe klauzule wykonalności. Nie trzeba iść do sądu. Wystarczy, że jest tam wzmianka komornika o prawomocności, taka klauzula prawomocności. I to wrócę do sytuacji, którą powiedziałam na początku, że osoba żądająca eksmisji może sobie wybrać komornika dowolnego w całej Polsce. Ale jeżeli wybierze komornika, to wtedy koszty dojazdu komornika, koszty transportu obciążają tą osobę żądającą, niezależnie od uzyskanego nawet zwolnienia od kosztów sądowych. To jest jej prawo do wyboru, ale z tym prawem wiążą się konsekwencje. Pani rzecznik, bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję również. Pani Monika Janus była naszym gościem. Mam nadzieję, że to, co zostało powiedziane, pomoże. Ale mam jeśli, też taką nadzieję. Ale pozwolę sobie zastrzec, że pozwolimy sobie jeszcze panią zaprosić do audycji w przyszłości. Z przyjemnością. Bo ten aspekt jest niezmiernie interesujący, bo jest przede wszystkim praktyczny. Jest tak, z przyjemnością. Bardzo, dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia. Weekend Radia TOK FM. Historię Polski w każdą niedzielę po 19:00. Reklama. Szukasz oferty dopasowanej do potrzeb Twojej firmy? Peugeot rozumie biznes, każdy biznes. Peugeot Partner już od 350 zł netto miesięcznie w leasingu od 101%. Dodatkowe opcje wyposażenia za pół ceny. Szczegóły w salonach Peugeot. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 200 lat zmieniamy teraźniejszość i tworzymy przyszłość. Sprawdź, czym zajmujemy się dziś. Zapraszamy na jubileuszowe dni SGGW. Od 19 do 21 maja wielki piknik w kampusie SGGW. W niedzielę 22 maja zapraszamy na pokazy do Łazienek Królewskich. Więcej na www.sggw.pl. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów, dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion, jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Różne rodzaje sera Cotarella mają kosztować 3,49 za 125 gramów, a drugie opakowanie niech będzie za pół ceny. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mamy popołudnie. To świetna pora dnia. Tak samo idealnie nadaje się do korzystania z promocji Visa, jak i poprzedzający ją środek dnia, a także następujący po niej wieczór lub jakakolwiek pora dnia. W dodatku jakiegokolwiek dnia. W promocji Visa możesz korzystać ze zniżek lub premii nawet kilka razy dziennie. Pobieraj kody z nagrodyvisa.pl i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodyvisa.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 22 maja jest 16. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Tragedia na koncercie w Austrii. Mężczyzna zastrzelił dwie osoby, a potem popełnił samobójstwo. Afgański wywiad potwierdził, że przywódca afgańskich talibów Akhtar Mohammed Mansur został zabity w ataku amerykańskiego drona w Pakistanie. Rzeszowianin Christian Herba pobił kolejny raz rekord Guinnessa w jeździe rowerem po schodach. Zaczynamy jednak od Austrii. Tam 27-letni mężczyzna zastrzelił w nocy dwie osoby i ranił 11, następnie popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło podczas koncertu zorganizowanego przez klub motocyklowy. Policja podała, że sprawca pokłócił się wcześniej ze swoją dziewczyną. Następnie wyjął z samochodu broń i zaczął na oślep strzelać do tłumu. Z uzyskanych wstępnie informacji wynika, że wśród ofiar nie ma obywateli polskich. Polskie służby konsularne pozostają jednak w stałym kontakcie z policją austriacką.
Minister transportu Turcji Binali Yildirim został wybrany na szefa rządzącej w tym kraju konserwatywno-islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, AKP. Wyboru dokonano na nadzwyczajnym kongresie AKP w Ankarze. Był jedynym kandydatem. Toruje to Yildirimowi, bliskiemu sojusznikowi prezydenta Recep'a Tayyipa Erdoğana, drogę do objęcia stanowiska premiera. Wcześniej na kongresie minister mówił, że Turcja potrzebuje nowej konstytucji i najważniejszym zadaniem nowego rządu jest zmiana ustawy zasadniczej i doprowadzenie do prezydenckiej władzy wykonawczej. Minister podkreślił ponadto, że Unia Europejska musi zakończyć zamieszanie związane ze swoją polityką migracyjną, a Turcja musi wiedzieć, co wspólnota myśli na ten temat. Zapowiedział jednocześnie, że Ankara będzie kontynuowała wdrażanie przepisów w celu poprawy stanu praw człowieka i demokracji, bez względu na to, czy będzie członkiem Unii.